Cuda kojarzymy zazwyczaj jako niezwykłe zjawiska, które dzieją się gdzieś daleko, gdzieś, gdzie my nie mamy dostępu. Tymczasem od pewnego okresu coraz częściej słyszy się o rzekomych cudach, które mają się dziać w Polsce. Takim wydarzeniem, które wielu internautów miało nazwać cudem, był kształt przypominający krzyż, który ukazał się podczas wystąpienia Donalda Trumpa w Polsce. Zdaniem wielu Polaków był to kolejny znak, że Polska jako naród ma do odegrania dużą rolę w boskim planie. Do kolejnego ciekawego wydarzenia doszło podczas akcji zorganizowanej przez Polaków, znanej jako Różaniec do Granic. Polacy w jego trakcie mieli się modlić za Polskę, ale też za cały świat. Co ciekawe, podczas jednego z takich różańców stało się coś, co wiele osób określiło jako kolejny cud słońca podobny do tego, który miał stać się w Fatimie. Tym razem nazwano to cudem pulsującego słońca. Nagranie, które zostało wykonane 7 października 2017 roku, jest szeroko komentowane i warto przyznać, że większość internautów przynajmniej na tą chwilę jest przekonana, że jest to cud, który stanowi odpowiedź na modlitwy Polaków i jest pewnym dowodem na istnienie Boga. A wy co o tym sądzicie? Czy według was jest to cud, a może sądzicie, że można to wytłumaczyć w inny sposób?